na gali w Wieliczce, rozmawiamy z Łukaszem Wawrzyczkiem. Stoczyłeś przed chwilą, no twardy, trzeba przyznać, bój z Antonem Siomkinem. Jak byś ocenił swój występ z perspektywy ringu? Z perspektywy ringu to widzę, że zawsze toczę te twarde boje, nigdy nie ma łatwo. Cieszę się, że to był taki zawodnik, który podniesie mój poziom. Dzięki promotorowi, panu Rysiowi Skórce, trenerom miałem okazję zaboksować, bo wiadomo, że chodzi tu o pieniądze. Z dobrym zawodnikiem, cieszę się, że wygrałem. Piątą rundę tam odpuściłem troszeczkę specjalnie, żeby się nie zasapać. Chciałem zobaczyć, jak to jest, te 8 rund już trenując 3 tygodnie na 2 razy dziennie. Także. To jest twój drugi występ w Wieliczce, no i tym razem można powiedzieć, że wyciągnąłeś wnioski, no bo właśnie kondycja już była lepsza niż wtedy, prawda? Tak, i od razu, no i zawodnik też inny, bardziej inteligentny, umiał boksować, widzieliście sami, nie napalał się, także taki dobry zawodnik, no ale dałem radę, to jest najważniejsze. Pod względem kontuzji to z kolei można powiedzieć, że Wieliczka ci nie sprzyja, bo wtedy miałeś poważną kontuzję, no teraz już nie jest taka poważna, ale mimo wszystko no znowu coś tam się przytrafiło. Dostałem tutaj tak obtarcie prawą rękawicą i czułem, że po prostu mi tak przyjechało po oku. No to jest boks, nie szachy, także wyliczone w koszta. Ale w ringu jakoś chyba ci to nie przeszkadzało, prawda? Nie wiem, jak to wyglądało z perspektywy z boku, ale w ringu starałem się jeszcze robić te nogi, chodzić na nogach, stać na tej zakroczonej nodze, nie bić się. No czasami musiałem wejść tam do tego półdystansu, no bo inaczej to by było nudna ta walka. No tak to przy okazji troszkę dostarczyłem emocji. No ale parę razy właśnie trafiłeś z Siomkina i on, trzeba przyznać, że szczękę to ma mocną, prawda? Tak, ma mocną i właśnie to pokazuje, że jednak te 76 kilo to nie jest moja waga, on jest większy był i taki troszkę silniejszy, więc dlatego nie mogłem go usadzić. Myślę, że w 73, jakbym tak czysto weszło, to by było dobrze. A ten jego zasięg, wzrost nie przeszkadzał ci, no bo warunki fizyczne były po jego stronie? Nie, lubię z takimi zawodnikami, tak jak mówiłeś, lepiej mi się boksowało niż rok temu. Rok temu to była bijatyka, nie walka, dzisiaj już troszkę lepiej było, także cieszę się. No zawodnik też. Tamten był hura-bura, a ten tutaj już myślał, inteligentny bokser. Kiedy zobaczymy cię znowu w ringu? A więc jak mówiłem już we wcześniejszych wywiadach, 5 dni odpoczywam i dieta, treningi do grudniowej walki w 73 kilo, być może 10, a może i 12 rund. Niby mam czas, ale z drugiej strony nie mam czasu, więc trzeba bić te dziesiątki, dwunastki, trzeba coś osiągnąć. Czyli jednym słowem Łukasz Wawrzyczek nie odpoczywa, tylko ciężko trenuje i czeka na kolejne występy. Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że każde moje wyjście do ringu to jest takie moja wygrana walka osobista. Po moich perypetiach w życiu zawodowym i prywatnym każda walka moja jest spełnieniem marzeń i cieszę się, że mogę, zawsze jak stoję w ringu mówię dziękuję, że mogę walczyć. Także gratulujemy tego zwycięstwa i czekamy na kolejne emocjonujące walki z twoim udziałem. Dziękuję, już w grudniu będzie na gali Dariusza Snarskiego. Dziękuję. Dobra.